Siemano ludziska, z tej strony Mister Adamo 15 i jak widzicie, to my tu mamy maluszka troszeczkę i ten maluszek przydałoby się odpalić po tej pięknej i mroźnej zimie. Powiem wam szczerze, że oczywiście jesteśmy w garażu. Ja nie wiem, czy mnie widzicie, a może mnie gdzieś tam w lusterku widzicie. I lecimy. Powiem szczerze, że tak nieprzygotowany jestem, ale jestem pewny, że odpali. Ja uwielbiam te klucze i bryloczek. Co najlepsze, że chciałem oczywiście nagrać i co? I deszcz zaczął padać. No po prostu zajebista pogoda do nagrywania vloga dla was. Oczywiście maluszek był odpalony raz w grudniu przy minus ponad, no tam było 10, tam 11, 12 stopni, w tych granicach było minus, żeby sprawdzić, czy da radę odpalić w takich warunkach taka fura. Oczywiście ku mojemu zaskoczeniu akumulator nie był wyciągany, dodajmy, przez całą tą zimę. Nie był ani razu ładowany. Jak widzicie, kontrolki się palą. Pewnie widzicie, aż muszę sobie zobaczyć na podglądzie, jak wy to widzicie. Widzicie pięknie. Więc wszystko jest dobrze. Sprawdzimy w ogóle, jak to... Wszystko jest gitara. Na luzie. Przydałoby się pierdyknąć jakieś ssanie. Jest na ręcznym. Ręczną to się przydało chyba kiedyś wymienić ten drążek, bo powiem wam szczerze, że wygląda jak siódme nieszczęście. Mamy benzynki troszeczkę, więc możemy nawet się przejechać kiedyś. Na pewno nie w tym vlogu, gdyż nie jest niestety przygotowany do jazdy maluch. Z powodów oczywiście takich, że nie założę blach, a nie chcę mi się teraz zakładać. No i co? No i to jest to, na co wszyscy czekamy. Jak oczywiście maluch odpali po tej pięknej zimie. Jak to wszystko wygląda? Wszystko jest włączone i próbujemy. Nie ma to tamto. Chcieliście vloga? To i macie. Odpali? Ciekawe, ile z was... Szkoda, że nie dałem ankiety na fejsie, czy tam na YouTubie gdzieś. Czy odpali, czy nie odpali? No i zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Ale załapał. Jest dobrze. Załapał. Tylko gazu nie dostał. Oj, coś tam miał w sobie. Coś tam on miał w sobie. Jest, to jest moc. On miał w sobie trochę paliwa chyba. Serio? Zostałbym paliwo? Pierdolony, dobry jestem maluch. Wciągnął trochę paliwka i od razu mu się lepiej na serce zrobiło. Ale to jest kurwa bestia, ja wam powiem. Nie mam pytań. Dla mnie, powiem wam szczerze, coś mruga mi tu. O nie, wszystko jest gitarą, nie wiem czemu. Powiem wam szczerze, że wszystko w życiu przeżyłem. Ale... maluch jest naprawdę przezajebisty. Wszystko działa. Zaraz wyjdziemy, czy kierunkowskazy działają. Stawiamy go troszeczkę na większy obrot. Gitara się ma. Działa. Wolę wejść do środka, bo jest cieplej. Ale jest moc. Niech troszeczkę pochodzi na tych obrotach lepszych. Mam dla was taką ciekawą zabawę niedługo. Znaczy niedługo, w najbliższym czasie. Troszeczkę urozmaicenie moich live'ów, które już mówiłem dużo, dużo wcześniej, że będę chciał kombinować takie akcje i jak wypali, to zobaczymy już niedługo. Ja pierdykam po zimie. Chciał odpalić z pierwszego strzała, czajcie to. Gdyby tam było troszeczkę więcej benzynki, to on by z pierwszego perdyknął. Ale i tak jest moc. Zmienimy mu troszeczkę obroty. I spojrzałem, czy deszcz pada. Ale można by było wyjechać, co nie? Tutaj plandeka, widzicie? Z
zajebista sprawa, no po prostu na zimę cud, miód i orzeszki. Przykryłem go, ani żadnych problemów, nic się na niego nie skraplało, pięknie to wszystko wyglądało, maluszek sobie dał radę. Może jestem trochę podjarany teraz tym, ale cieszę się, że odpalił, że nie ma żadnych problemów, bo to jest pierwsza zima, że tak powiem, moja z maluchem. Więc, no powiem szczerze, zakład murowany, że Mazda po tylu miesiącach nieużytkowania na pewno by nawet nie drgła. Nie mówiąc o kontrolkach, na pewno by się nie zapaliły. Jakbym tak odpalił Mazdę, wiem, że na początku grudnia, gdzie te pierwsze mrozy przyszły, chciałem sprawdzić, czy na tych mrozach maluch wtedy odpalił. Odpalił, chociaż było mu ciężko, ale odpalił. Nawet nie wiem, czy wam to wtedy pokazywałem, czy nie, ale pamiętam to jak dziś. Dodając, że no mówię, no Mazda przy nieużytkowaniu tak długim od grudnia do dziś, czyli do 3 kwietnia dokładnie, jest 3 kwiecień, no nie pomyślałbym nawet tego, że tak pięknie uda się odpalić bez żadnego ładowania akumulatora, bez żadnych tam kombinacji jakichś z paliwem i tak dalej. No co, przydałoby się zobaczyć, czy... O! Ależ wszedł! Ależ mu wszedł tym bieg, ale serio, muszę kurna zrobić coś z tym, no. Poszedł jak strzała. Ale wsteczny to mu wlazł jakby chciał, a nie mógł, a deszcz pada nadal. Jo. No i teraz chodzi sobie już na normalnych obrotach. Ale z tym stocznym to mnie aż mnie zaskoczył, co nie? Aż byłem zdziwiony. Nie wiem, czy tam widzicie, ale Deutsch jeździ. Muszę aż zobaczyć, żeby nie gadać wam głupot. Znaczy, na podglądzie widać, że tam coś się przesuwa. Fajny. Nawet nie zauważyłem. Wszystkie wsteczne? Tak serio? Nie. Nie. Pierwszy bieg, który wrzuciłem. O, zetur? Cholera jasna. Rolnictwo się szerzy. A może bym tak kulturalnie otworzył najpierw szybkę? No, przesuń się. Muszę inaczej to zrobić. Deszcz pada. Ale no cóż, nawet fajnie. Pierwszy deszczyk wiosenny przyda się maluszkowi. Zawsze to jakaś akcja. Boże. Taka akcja. Jak ja to lubię. Na jakąś pierwszą jazdę wiosenną. Na pewno już niedługo. Fajnie by było, jakbym jakieś fajne radyjko miał. O! Radio Strefa FM. Ty, maluch, nie wariuj. Informacje z kraju i ze świata. Teraz to, żeś mnie maluszek zeskoczył. W Kędzierzynie Koźlu pożar już ugaszony, ale ewakuacja... Hej, informacje, w skrócie. 10 kwietnia to data niefortunna. Donald Tusk na Twitterze oplanował... Ja cię kręcę. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony. Elektroniczna w Banku Śląskim. Ja nigdy nie mogłem w maluchu radia posłuchać, bo nie działało. A tu jeszcze moje radio się włączyło. Nie wiem, co się stało. W trzech dniach do Polski trafi ciężarówka użyta w grudniowym zamachu. Jezuniu. Jak tylko pojazd znajdzie się w Polsce, zostanie dokładnie przeprowadzony. Niezłe radyjko się porobiło nam tutaj. Ciężarówka zostanie już w kraju. Prawdopodobnie po zakończeniu śledztwa zostanie oddana właścicielowi. Pożar i ewakuacja. Dobra, koniec tego radia. Szkoda, że nie ma jakiejś muzyki. Ale teraz to jestem zaskoczony. Cześć, Dojczyk. No, no fajnie chodzi. Kurna, maluszek, to jest akcja. Deszczyk trzeba będzie. Zamknijmy okienko. Ach, ten gaz. Ja mu zgas, a on zgas. Robimy taką ładną rundkę. Jechałbym na pole, ale mi się nie chce. Aj, to jest dobre. W zimę lepiej chodzi.
idziemy trochę do środka, bo nie chce mi się na deszczu stać. Bez przesadyzmu. To małe to jedzie tu? Nie jedzie tu? Czy jedzie tu? A jo. I ja tu tam nie wiem, ja się nie znam. Ja tu tylko sprzątam. Ale deszcz chujowy. No jak widzicie, blach nie ma, ale... Ale jest moc. Światełka się palą. Blachy będą niedługo, bo trzeba będzie pojeździć. A nawet fajnie, ochrzci go tak troszeczkę. Na wiosnę. Ten przód to mi się tak podoba. Naprawdę kawał dobrej roboty się człowiek wpierdzielił w niego. Naprawdę. Dobra, wsiadamy. Szkoda go. Może byśmy go tak na wstecznym wjebali? Co myślicie, że byśmy go tak do garażu na wstecznym wpieprzyli? Ha? Teraz się tak zastanawiam. Najgorsza jednak tu sprawa. Ogólnodostępny? Tak między nami wariatami? Że nie ma tego, dam tego, wiecie. Lusterka, co nie? I nie wiem, jak tam dalej to wygląda wszystko. Bo z tej strony jest całkiem spłonio. No i gitara siema. Nie no, serialnie. Teraz to mi się to podoba. Chyba nam da radę wszystko zrobić. Kurna. Teraz już trzeszcz tu. Gdzieś kurna dobrze mi się ustawił ten maluszek. Powiem wam, że to jest taki vlog z dupy, kolejny. Bo ja lubię vlogi przygotowane, a te vlogi takie ostatnie jak i... Chociaż ten ostatni to był taki zwykły infovlog z Mazdy, gdyż nie chciało mi się nagrywać odcinka w tym... z gry. I zdecydowałem się, że pojeżdżę i pogadam to, co mam do powiedzenia. A ten, no po prostu miał być tylko z pierwszego odpalania maluszka. Po zimie. Bo wiedziałem, że się nim nie przejadę i tak. A więc mówię, no to co, no trzeba. No i tak się przejechałem, trochę go zmoczyło. Zawsze fajnie. Ale trzeba się będzie brać powoli. Jak skończę Mazdę, wszystko tam odpierdzielę, to potem biorę się za maluszka. I będziemy jechać z tym koksem. No co, a ja wam w tym oczywiście vlogu już dziękuję, bo już wszystko co miałem zrobić zrobiłem, nic nie będziemy chodzić po dworze, no bo leje, no jak widzicie, leje i jeszcze raz leje. Ale po tych 5 dniach, no już nie powiem, że suszy, ale po prostu ładnej pogody bez deszczu, ten deszczyk przyda się na pewno dla naszej pięknej ziemi. Serdecznie wam dziękuję, liczę na troszeczkę łapek oczywiście dla maluszka za to, że dał radę, że odpalił, no i że sobie poradził z tą zimą i jest nadal z nami bez żadnych problemów, już bez żadnych atrakcji, że tak powiem, mechanicznych, bo nie muszę, wiem, że nic nie muszę z nim robić, tylko tankować, wszystko przygotować i mogę się już przejechać niedługo. Ja wam serdecznie dziękuję, łapkujcie, subujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, cześć!